No hej, witam was w kolejnym odcinku serii Gramy przy piwku Terraria. I jak widać, jestem już nieco lepiej przygotowany, mam taką nadzieję. Jeszcze tylko sobie bronię bym poprzekładał. No, o tak, może żeby mieć wszystko pod ręką. No i co? To co, jesteśmy gotowi? Jak nie teraz, to kiedy? Przede wszystkim zacznę od rąk, bo ręce zadają bardzo niewielkie obrażenia, więc będzie prościej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może nawet o tak będzie lepiej. Chyba tak będzie lepiej, bo ręce zawsze lecą w moją stronę. Dobra, teraz trzeba uciekać. No dobra. Bym go może trącnął, ale w sumie to tam... Dobra. Dobra, zaraz ci te łapki poupierdzielam. I się skończy dzień dziecka. Chodź tu. Dawaj te. Dawaj te gałązki. Dobra. Został łeb, który zdecydowanie będzie trzeba... Aż cholera! Będzie trzeba cisnąć na odległość. Fajnie jakbym trafiał. No. Ah, udało się. A żeby było zabawniej, omęczyłem się jak diabli. Prawdopodobnie całkowicie niepotrzebnie, bo stwierdziłem, że te cegły z dungeona są paskudne i ich nie chcę. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Co? Co to za szajs? No, dobra, no niech będzie. Jakieś takie dziadostwo. Nie, grave markera to ja nie chcę, ale zgarnę sobie resztę rzeczy. I spróbujemy sił z osą. Jak się nie uda, to już trudno. No i na pewno jest dużo lepiej niż było, więc jest dobrze. Skeletrona mam odfajkowanego. W razie gdybym chciał te cegły, no to mam, ale tak patrzyłem na nie i chyba zastąpię czymś innym. Także w zasadzie było niepotrzebnie, ale to nic. To się nie zmarnuje. Zawsze mogę tam coś dungeona pozwiedzać. Chociaż tam pewnie będzie straszny łomot teraz, będę zbierał, no ale nic. Jeśli chodzi o pszczołę, to chyba będę walczył mieczem. W sumie to ona ma dosyć w miarę wysokie obrażenia. Możliwe, że tym scyzorykiem To ma bardzo mały zasięg, ale z drugiej strony nie bardzo będę miał miejsce. Więc wydaje się to całkiem trafionym wyborem. Jak wyjdzie, to się okaże w praniu. Okej. Dobra, to gdzieś tu było. Nie wiem, to chyba nie trzeba w nocy, więc spoko. No to też ma konkretne obrażenia. Okej, dobra. I to gdzieś tu się wchodziło chyba tu. O, tutaj jakoś gdzieś, tak? Jak ja to tu wlazłem? Tak. Tu. Tu, przez to niby drzewo. Tutaj. Ała, ktoś mnie tu gryzie. A, tylko będę miał problem z zabijaniem tych kurde pszczółek. Dobra, bo tu jest ciemno. Dobra. No dobra, i jesteśmy oto. No i co? Muszę to wziąć i porozwieszać to dziadostwo.
Mogę tu gdzieś przyczepić? Nie mogę? Czemu nie? A tu? O, tu mogę. Dobra, ognicho jedno. Ognicho drugie. No i co? No i nie ma co się pieścić. Raz, dwa. Wybieramy broń. I jedziemy. Ała. No jak stoi, to pięknie obrywa. Tylko kurde, te małe pierdoły. No ale... Wiecie co? Nie ma tragedii jak na razie. Chodź tu. No jak stoi w miejscu, to pięknie zbiera. Ale tylko jak stoi w miejscu, ale chyba to będzie zwycięska walka. Chyba. Aha, mana mi się skończyła, no to gorzej. Ała, ała. No chodź tu. Chodź tu. A cię tu zaraz. No chodź tu. Aha, ona strzela. To dlatego nie mogę... Okej, udało się, pięknie. No to mamy wszystkich czterech bossów z głowy. Co my tu mamy? Wow! Ile dziadostwa. Aha, zwiększa... Aha. What? O co chodzi? Gdzie ja to? What? Zaraz, gdzie ja to wsadziłem? Nie. No chwileczkę. Co ja zrobiłem? Czat! Czat, mogę latać. Ale wypas. Zaraz to przetestujemy. Tylko nie na tym świecie. Wypadamy na Terabrowar. Mogę latać na pszczole. Ale czad. Tylko tak, porozkładam to całe dziadostwo, co tu mam, żeby mi się zrobiło trochę miejsca. Co to w ogóle jest? To... Aha, za zabicie wroga przywołuje mi ten... Jakieś... Pszczoły, no spoko. To co to jest? A skeleton trophy, to zaraz gdzieś może tutaj się powiesi. A nie chcę powiedzieć, o tu. Paskudne, może być. B-shirt. Jakbym chciał wyglądać jak pszczółka Maja, no dobrze. Hive pack, aha, no to zwiększa ten, ale to musiałbym założyć, a ja nie chcę założyć. Nie jestem pewien, dlaczego to mi się chowa. A, bo tu mam jakieś... Zaraz. Lighted minecart mount grappling hook. A, to czekajcie. To tu jest miejsce na takie rzeczy. Zaraz, tu jest miejsce co? Pet? Light pet? A no to chyba, że tak. Tylko teraz jak się przyzywa mounta? Czy jest od tego jakiś przycisk może? Jak to w controlsach jest? No nie widzę. Menu? Nie, to nie jest menu. Quick mount. Aha, nie mam. M? Nie, M ma pan. To może R, T może? Niech będzie T. Aha, T to jest wyrzucanie. No to nie może być T. Nie, kursor, controls. No nie T, powiedzmy, że będzie G. Jest coś pod G? Aha, i tak nie chce działać. Dlaczego? Nie wiem.
To nic, to usuniemy to G. W razie jakby to gdzieś by było. Nie, myszka, nie. Nie escape. Nie wiem, o. Reset. Reset, okej. Najmniejsze z tym, jak to się tam montuje. No jakoś się musi dać, nie? No ale zaraz, jak to się robi, żeby... No kurde, jakoś się dać musi. O, nie mam quick heal? Jak to? A tu mam... A, R jest quick mount, okej. Czat! Ej, obczajcie to! Mogę latać. Oj, co, tak wysoko nie mogę? Ej, czemu ja spadam? Aha, pewnie pszczoła musi sobie odpocząć co jakiś czas. No dobra. No nie jest to najszybszy środek transportu, widzę, szybko się męczy. Spodziewałem się, że to będzie lepsze. Chodzi wolno. No lata dosyć na 25, no to ja latam szybciej. No już, oj, się zmęczyła. Aha, w wodzie znika zupełnie. No to kijowo troszkę, wiecie, trochę kijowo, kijowo. No ale dobra. Mniejsza z tym. Pozostaje kwestia tutaj teraz, z czego ja muszę to wybudować. Zaraz się tu rozglądnę, zaraz. Co ja tu jeszcze mam? Takie coś znalazłem. Też przetestujemy. Zabijemy straszliwego tutaj o królika. Aha, i pszczółki se poleciały. No nie, nie, nie. Aha, a to mogę stawiać te, a to dobra. No to całkiem sympatyczne rzeczy, muszę powiedzieć. Całkiem sympatyczne te rzeczy, natomiast z czego ja to teraz wybuduję, skoro nie z tych dungeon bricków. Tu jest ze stone'a, tu jest też ze stone'a i to prawdopodobnie będzie główny budulec chyba. Tak by to wynikało. Jednak stone, a to by oznaczało, że mi go potrzeba bardzo dużo. Bo twierdza ma podwójne ściany, albo nawet i grubsze. Co oznacza, że potrzebuję tego niemiłosiernie dużo. Tu mam stone'a trochę. Może i wystarczy. No w każdym razie, co ja tu mam jeszcze? Beanade. Dobra, to załóżmy, że to też można traktować jako... Może najpierw to przetestuję? Mogę to rzucić gdzieś? Gdzie to jest? Tu. Żeby nie było, że coś mi zaraz ospieprzy. A, wybucha trochę. No dobra, chyba nie niszczy klocków, ale można założyć, że jest to jakaś forma granatu. Więc schowamy to sobie tutaj, a ciekawe rzeczy... Jeżeli można o nich powiedzieć, że są ciekawe... Schowam sobie tutaj. No bo tego nie mam gdzie dać. Biwax. To może mi się przydać. Skeletron Mask. To mi się nie przyda. A to co to jest? A, to jest to ze skeletrona, dziadostwo, dobra. No i proszę państwa, prawdopodobnie w przyszłym odcinku ruszam ze zbudową. I więc pewnie też będzie trochę przyspieszenia, trochę coś tam. Bo chciałem... Nawet to będzie lepiej, jeżeli nie zrobię z tego niebieskich bricków, bo będzie bardziej takie... Będzie pasować kolorem. Dobra, to mogę sprzedać, to sobie zostawię. Resztę tu pochowam. Bufki. Bufki są tutaj. No i sam jestem ciekaw, jak to pójdzie dalej, kurde, bo to naprawdę dużo mi zostało do zrobienia.
Mam nadzieję, że mi surowców wystarczy. Tego się boję najbardziej, że mi w połowie braknie, no i będzie bida. Ale no może... Tam jeszcze muszę pooddawać. Tu oczywiście będzie jeszcze do wykończenia, to wiadomo, że nie będę tutaj latał po surowce i tak dalej. Ale to jest pieśń przyszłości, że tak to ujmę. No tak jakby chcieć liczyć, zaraz sobie zerknę, ale nie mam jak tego przeliczyć. No będzie mi ciężko to policzyć, ale generalnie będę potrzebował naprawdę dużo miejsca. Nie będę tu sypał dartem, bo to potem jest trochę nierówno, ale no... Trochę będę potrzebował, także tu już mogę sobie zepsuć. No i wood platform oczywiście. Przy czym tu widzę, że plan twórcy w internecie był nieco inny. No ja go zmodyfikuję, żeby bardziej pasował do mojego dzieła. Tu już corruption mi się pcha. U dryady chyba można kupić proszek, który się corruption pozbywa. Więc zaraz troszeczkę tutaj poprawimy. Bo nie chcę mieć corruption zaraz pod tym, pod domem. Potem oczywiście jak wybuduję tą wieżę, to się tego pozbędę, no ale... Dobra, Cleans is the evil. No zobaczmy. Jak tam przeszło? Nie przeszło. No trochę przeszło, ale niech będzie, że nie całkiem. Już, sio. Sio mi z tym. Bardzo dobrze. Gień, cholero. No, ale fajnie, mam pierwszego mounta, jest kozacko. Tu prawdopodobnie jeszcze coś przebuduję, ale to w przyszłości. A tak jak mówiłem, w przyszłym odcinku ruszam z budową, żeby potem móc postawić kulę i bawić się dalej. Z pewnością... No, mam trzech bossów chociażby przed sobą mechanicznych, z tego co pamiętam, więc będzie ciekawie. Ale tak jak mówiłem, najpierw... Co innego. Ale to już w odcinku przyszłym, a w tym to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej. Na razie. Cześć.